Ja chyba nie dojadę do celu, bo co kawałek stoję i nagrywam ładne widoki. No pięknie to widać. Zobaczymy, czy kamerę to odda. Te widoki. Ale woda lazurowa idealna. Tu jest taki koloseum chyba, wiesz, Agia? To jest koloseum jakieś, można by zwiedzić przy okazji, ale jest fajna plażeczka. Jest mała taka kameralna plaża, na którą właśnie możemy sobie iść. Także idziemy na taką małą plażę, na mur też. Tutaj ławeczkę, ustawka z murterkiem. O, tak się prezentuje. Zobaczymy, jak to tutaj jest. Tutaj. Jesteśmy teraz na innej plaży z wodą lazurową. W opisie wam tutaj wstawię gdzieś stawkę, jaka to jest nazwa tej plaży. Ale ten kolor wody tutaj to jest niesamowity. I tu jest jeszcze górka. Parę temu jak byłem, też tam wchodziłem na sam szczyt. Także jest tam ścieżka, można wejść. Także zobaczcie ten kolor wody. No i dalej, idziemy. Przebieram się i pod wody. Ale woda ma kolorek, no niesamowity. Wszystko widać. Jak tutaj? Tutaj fajnie, nie? Tu jest. No, Grażynka, plawaj, no plawaj, no. Chyba oszukuje, co? Dotykała dna. No, tak mi się zdaje właśnie. No mówi, że umie pływać, oszukuje z tym pływaniem. Pokaż jeszcze raz, czy dotykasz dna, czy nie dotykasz dna. Bo oszukujesz, no. A, sprawdzimy to. O, ma kamerkę pod wodą, uważaj. Co to się spieniło tak? Ktoś się kąpał w ogóle? Piana taka, zobacz. Ktoś się kąpał. Zerzioł. No chyba nie udaje, no zaliczymy jej. Zaliczymy jej do pływania, niech będzie, niech ma. Dobra, można powiedzieć, że coś tam załapała z pływania. Znaczy utrzymywać się na wodzie, bo pływanie to duże słowo. No, bo misiu, jaki misiu, murter. Idziemy, tam na górę chcę wejść. Tam. Zobaczymy. Zobaczymy, się uda. Kawałek się przebiegłem tutaj wzdłuż plaży. A teraz tutaj sobie taką ścieżką wejdę tam na górę. A tu jest ta część na razie dolna. Ja tu sobie przebiegłem kawałek, ale no ciepławo jest. A teraz sobie wejdziemy tutaj. Zobaczymy, czy uda mi się wejść tam na sam szczyt. No mam relację później z góry. Założyłem sobie tej dasy, bo klatka to ciężko się biega. Byłem tutaj już 2 lata temu. Też wchodziłem, ale szedłem tylko kawałek.
A teraz chcę pokonać ten szczyt. Zobaczymy, czy mi się uda. Czy droga na to pozwoli. Ale widoki rozciągają się coraz ładniejsze. I ten kolor wody, no idealny. No dobra. To idziemy dalej. A ja potem zejdę, to muszę się przebiegnę dalej jeszcze tam w głąb. Pierwsze podejście już dało się pokonać. Tu mamy taką ławkę, gdzie można odpocząć. Tak to się prezentuje tu z góry. Zobaczymy, czy jeszcze wyżej da się wejść. O, tak to widać. Idziemy dalej. O, no pięknie to wygląda. Tu już się po takich kamieniach chodzi. Już jest trudniej. Ale może mi się uda tędy tutaj wejść. Zobaczymy, próbujemy. Tam do góry jeszcze już kawałek jest. Może się uda. Jestem. Udało się wejść na sam szczyt. Pięknie jest. Zobaczcie, jakie widoki. Zobaczcie. Tam są na dole. Tam byłem i tam jestem. To muszę zejść później. Jakie tu z kamieni układają wieże. Czy nie jestem pierwszy tutaj. I tu całe zatoczki w Chorwacji. Zobaczcie to. Jak to wszystko ładnie wygląda. Różne wyspy, różne plaże. Naprawdę jest dużo. Tu jest widzę ścieżka dookoła tej całej wyspy. Tu można pewnie się przebiec galancie. Może pójdę kawałek i się przebiegnę. O ile mi płuca wytrzymają. Ale udało mi się wejść na sam szczyt. Zobaczcie, ludzie z kamieni układają. Dołożymy od siebie swoją cegiełkę do pełnej wieży. Tu jest wieża jakaś. Dołożymy swoją cegiełkę. Tu jest jedna wieża. Jest ode mnie cegiełka i na tamtą jeszcze chcę dołożyć. Zobaczymy, czy mi się uda nam dojść. Dołożę swoją tam jakąś jakąś o! Tak i dołożymy. Tu jest. I dołożę swoją. Jest cegiełka moja, jest najwyżej. O. O. Zobaczcie, jestem go wieża ułożona. I moja cegiełka jest najwyżej. O, jestem tam na dole, machają mi. Może zoom przybliżę później. W czasie obróbki może będzie widać. Dobra, teraz trzeba sobie jakoś zejść. Ale zobaczcie, jak pięknie. Jak tam pięknie. Takie wysepki fajne. Nie no, no rewelacja. Pięknie. Dobra, schodzimy na dół. Tam byłem na górze. I teraz swobodnie. Wchodziłem tędy, a teraz jest szedłem od tej strony. I teraz mamy zejście. To stromo jest, ale myślę, że damy radę, że nie poślizgnę się na tych kamykach. Powoli sobie zejdziemy. O! A tu mamy fajną huśtaweczkę. O! Czekajcie, tu staram się dojść, nie wiem czy z tej strony. Dojdę. O! I zobaczcie, ktoś tu sobie powiesił. O! I zobaczcie, można się pochuśtać. Jest ławka. Jest jakaś huśtawka zostawiona. Jest ławka, że z widokiem, aż dojdziemy zobaczyć tutaj. O! I można sobie usiąść i popatrzeć na całe miasto. O! Tu jest ławeczka i zobaczcie, jak zatokę ładnie widać. Tu. O, tam jeszcze jest taborecik taki. O! Ojśmy do tego taboreciku. Co tutaj jest? O! I zobaczcie, o! I tu sobie można usiąść i podziwiać tutaj te widoki.
Czy nie pięknie? Co nam w życiu więcej potrzeba? Takie chwile, urlop z takimi chwilami to jest to. Trochę wysiłku, ale widoki zostają w naszych głowach, w naszej pamięci. Dobra, schodzę na dół. Idziemy. Po tych kamykach, pyk, pyk, pyk. Tu kawałkiem muszę dojść do tej drogi. A tu fajnie, w cieniu można sobie odpocząć. Naprawdę tutaj fajną ścieżkę zrobili. O, są leżaczki, hamaczki takie, kosze. No pięknie. No idziemy dalej, w dół. I powolutku teraz sobie, żeby się nie poślizgnąć, można boczkiem delikatnie i schodzimy. No. Ten Murter ma swoje. Murter to jest spora wyspa tak naprawdę. Także całość obejść to też jest ciężko. I tam też gdzieś prowadzi. Ja od tej strony szedłem, a tu jeszcze prowadzi droga. I tu można dojść pewnie do plaży, tam się do plaży, do parkingu tam gdzie od tej strony. Ale ja schodzę tutaj do nas. Także idę tak jak wszedłem. Także tak to wygląda. No rewelacja. Jestem na dole. Mamy tu ścieżkę. Tam idziemy do nas na plażę. A tu jest jeszcze ścieżka wzdłuż wyspy. A mamy jeszcze dużo energii. To idę się przebiec kawałek. Odwrócę kamerę. O, próbujemy. Biegniemy. Jeszcze się zmęczymy trochę. Żeby wypocić to. Zobaczymy, co tutaj jest ciekawego. Przebiegniemy się trochę, zobaczymy. I ławeczka w cieniu. O, chwilę odpoczniemy. Ciekawe, czy was trząsło, czy ta stabilizacja obrazu jest dobra. O, oddech złapać. Podejrzewam, że tu jest cała wyspa dookoła, można ją przebiec. Ale tu jeszcze sobie dobiegnę tutaj do tej części, do tej plaży. Zobaczymy, jak to wygląda tutaj. Ale fajnie. Dobra. Czyli za dużo nie odpoczywać, biegniemy tam. Zobaczymy co jest i wracamy na ławeczkę. Proszę bardzo. Tak to wygląda tutaj. O. I tam dookoła cała ścieżka jest. Ale już nie będziemy tyle biec, bo nie jestem przygotowany. Nie mam wody ze sobą. Także wracamy. Ale wracamy biegiem. Już nie będę was męczył na kamerze. Także trochę zwariowany dzień. Po plaża, bieganie. Gdzie ja zaznaczam, z reguły nie biegam. Ale tu poczułem taką jakąś energię wyładowania się i potrzebuję się kawałek przebiec. I jest pięknie. Oczywiście szczyt zdobyty jakiś tam, pojedyncza górka. Także biegniemy teraz do grupy i widzimy się na plaży. Plaża fajna, ale jedyny minus to płatny parking, 10 euro za cały dzień. Ale jak ktoś chce na opartego, to
przed parkingiem też jest miejsce, można zaparkować i nie płacić. Jak się wjedzie, wiadomo, jest bliżej, nie trzeba nosić tych wszystkich rzeczy. Parking jest taki między drzewkami, wszystko od... Nie ma, że ktoś w miejscu jakieś przypisane. Ktoś parkuje jak chce. Tak to wygląda.